do Rzymian 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Drugi wiersz z listu do Efezjan 1, wiersz 6. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Dziś do południa mogliśmy korzystać z cudownego przywileju. Mogliśmy wspólnie opowiadać śmierć Pana Jezusa. Jego ostatnie życzenie do swoich uczniów, kiedy on jeszcze był na ziemi. I ta śmierć Pana Jezusa to powinna znaleźć odpowiedź w naszych sercach. Powinniśmy też mieć te życzenie w naszych sercach, opowiadać Jego śmierć, przez to, że każdy jeden z nas, kto to rozumie, żebyśmy też brali chleb i wino. I chcemy się teraz wszyscy pytać przed Panem, czy Ty, czy ja już tą odpowiedź, tą decyzję daliśmy w naszym sercu. Co Ci przeszkadza spełnić te ostatnie życzenie Pana Jezusa? Usuń tą przeszkodę i idź wolny do Niego i spełnij Jego życzenie. Czytaliśmy dwa wiersze, a krzyż Golgoty jest podstawą na te dwa wiersze. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, otrzymał w Nim cudowne stanowisko. A to stanowisko w Panu Jezusie jest pewne. List do Rzymian odpowiada pytanie, jak człowiek może się stać sprawiedliwym przed Bogiem. A on wtedy odpowiada na dwa wielkie problemy ludzkości. On odpowiada w sposób boski, przez to, że on nasze grzechy nam pokazuje, że jesteśmy grzesznikami i że Pan Jezus te grzechy niósł tam na krzyżu, na Golgocie. Ale po raz drugi pokazuje on też, że Bóg działał w sposób boski z tym grzechem, który w nas mieszka. Do tego musiał Pan Jezus, tak jak mogliśmy to dzisiaj rano oglądać, być uczynionym grzechem. To jest ta miłość, którą mogliśmy oglądać dzisiaj rano. Gott gab dieses Naturereignis
Bóg dał to zdarzenie naturalne tej ciemności na całą ziemię, ale jeszcze większa była ta ciemność, która otoczyła naszego Zbawiciela tam na krzyżu na Golgocie. On był opuszczony przez Boga w tych trzech godzinach. Tam on niósł sąd. A jak apostoł Paweł w 8 rozdziale tu opowiada o tych dwóch stronach, które w sposób boski zostały dla człowieka uporządkowane, to on pokazuje nam, że jesteśmy teraz w Chrystusie. Stoimy przed Bogiem w Chrystusie. Jest to czymś ogromnym, czego nie jesteśmy w stanie pojąć. Ale jest to stanowisko każdego jednego wierzącego. I to stanowisko jest nam pewne na wieczność. Tu, w liście do Rzymian, Bóg pokazuje tą stronę, że już nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Już nie wejdziemy w sąd, bo ktoś inny był sądzony zamiast nas. Przykład. W Niemczech w poprzednich 10 lat, kiedy musieliśmy iść do badania rentgenowego, to był taki lekarz, który nam dał taką ochronę. Wydaje mi się, że było to wykonane, bo te aparaty rentgenowe nie były jeszcze takie bezpieczne. I podobnie my stoimy przed Chrystusem, otoczeni z tą ochroną, i te promienia rentgenowe nie trafiły tego lekarza. Ale jak my stoimy w Chrystusie przed Bogiem, to te promienia sądu trafiły Pana Jezusa. A my jesteśmy bezpieczni przed sądem, bo jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy za to wdzięczni. Jego trafił sąd, a my jesteśmy wolni. Stoimy przed Bogiem w Chrystusie. Idziemy do listu do Efezjan i widzimy kolejną stronę naszego stanowiska w Chrystusie. Mogliśmy śpiewać: objaw nam Twoją łaskę, przedstaw ją. A tu mamy te dwie strony łaski Bożej. W 7 wierszu 1 rozdziału widzimy te bogactwo łaski Jego, a w 6 wierszu tą chwałę łaski swojej. Ten majątek tej łaski, to bogactwo tej łaski, to jest, że Bóg działał przez Pana Jezusa w sposób łaskawy z naszymi grzechami i z naszym grzechem, że posiadamy zbawienie, przebaczenie albo odpuszczenie grzechów. Jesteśmy pewni przed sądem.
bezpieczni. Ale Bóg chce jeszcze więcej. W stanowisku, który dał wierzącym, to On chce też przedstawić ich w wspaniałości Chrystusowej przed Bogiem. To jest wspaniałość Jego łaski. Przykład z Ewangelii Łukasza 15. Ten marnotrawny syn wraca do domu, ubrany w pobrudzone odzieży tego świata, a ojciec najpierw mu daje nową odzież. On już nie stoi przed swoim ojcem w tych brudnych szatach, ale w tym płaszczu. Tak stoimy przed Chrystusem, chronieni przed sądem. Ale kiedy oglądamy list do Efezjan, to widzimy, że Bóg nas też chciał postawić przed sobą we wspaniałości łaski. W liście do Efezjan nie widzimy tak bardzo radość z tego, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, lecz raczej myślimy o tej stronie Bożej, że Bóg ma dzieci. To było Jego życzeniem od wieczności. Mieć dzieci poprzez osobę Pana Jezusa przyjemną, je przedstawić przed Bogiem we wspaniałości, we chwale Jego osoby, tak jak to w 4 wierszu czytamy. Nienaganni przed obliczem Jego w miłości. I to dla samego Boga. Tak często myślimy o tym, co myśmy otrzymali, że jesteśmy bezpieczni przed sądem, ale On chce nas prowadzić dalej i nam pokazać, jaki posiadamy teraz stosunek do Boga. A tu jesteśmy przyjemni przed Bogiem w umiłowanym. Możemy to zrozumieć? Taki był plan Boży od wieczności. To jest to bogactwo łaski Bożej. I po raz drugie tej chwały Bożej. Chciejmy to oglądać. Tu jesteśmy ubrani, przyobleczeni w umiłowanym. Jesteśmy przyjemni z łaski. To jest nasze stanowisko. I nie chcemy tego nigdy zapomnieć. Jakie to jest wspaniałe wkroczyć w ten stosunek do Boga jako do Ojca. Wczoraj wieczorem trochę oglądaliśmy list do Filipian i znaleźliśmy, że tam mężczyzna pisze, który te stanowisko w Chrystusie nie tylko zrozumiał, i się z tego cieszył, ale on to stanowisko w swoim życiu praktycznym też urzeczywistnił. I teraz chcemy jeszcze otworzyć list do Filipian i
Chcemy przeczytać pojedyncze wiersze, które zawsze mówią w Chrystusie, w Panu i tak dalej. List do Filipian jest pełny tych wyrażeń. Ja nie liczyłem ich, ale jest ich więcej niż 10, może nawet więcej niż 15. Nie chcemy wszystkie czytać. Chcę zaczynać z listem do Filipian 4 od pierwszego wiersza. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani. Trwajcie w Panu. Krótko przypominaliśmy sobie, jakie posiadamy stanowisko. A teraz apostoł pokazuje nam, że mamy trwać w Panu, stać w Nim mocno. Myślimy o drzewie, które ma dobre korzenia, które sięgają głęboko w ziemię. Mówimy, że to jest ważne. No, są pewne korzenia, które dają mu mocność, że stoi mocno. Ale są też te korzenia, które transportują pokarm dla drzewa. Gdzie znajdują się nasze korzenia? Mamy je w Chrystusie. Paweł pokazuje nam szczególnie w tym liście Pana we wspaniałości w niebie. I tak nasze stanowisko jest bezpieczne w Nim. I tak chcemy też trwać w Chrystusie. Tak około rok temu spacerowaliśmy przez las blisko naszego domu. I tam była taka ścieżka naturalna. Tam, gdzie ludzie chcą klasom ze szkoły coś nauczyć ich o przyrodzie. I przyszliśmy do takiego miejsca. Wzięli oni tam drzewo, wykopali drzewo, które miało dużo korzeń. Odwrócili te drzewo, korzenia na górę, a ono było przepiłowane, to drzewo i stało na ziemi. Nasze wnuki też tam były. I tak sobie myślałem, to jest Filipian 4, wiersz 1. My jesteśmy jak odwrócone drzewo, które ma korzenia w niebie, nie na ziemi. Oczywiście chcemy, jako niebiańskie chrześcijanie, stać mocno z obydwoma nogami na ziemi, ale nasza ojczyzna jest w niebie. Jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy jak te drzewo odwrócone, które posiada korzenia w osobie Pana Jezusa. Tam one są. Czy ty jesteś też takim chrześcijaninem niebiańskim? Czy twoje korzenia, twoje całe bycie masz w tej osobie? To wtedy będziesz trwał. Jak zawsze będziesz o tym myślał, że jestem niebiańskim. Co ty czynisz? Co mówisz? Jesteś niebiański? Owszem, tak. Bóg
mówi w pierwszym liście do Koryntian 15, ja myślę chyba w 48 wierszu, tak jak Pan Jezus jest tym niebiańskim, tak i ci są niebiańscy, bo posiadamy te wspaniałe stanowisko w Chrystusie. To możemy sobie przypominać, że możemy trwać w tym Panu tu na ziemi. To niech On nam daruje dla naszego życia, dla naszej drogi praktycznej tu na ziemi. Drugi rozdział w Listu do Filipian, wiersz 19. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do Was Tymoteusza, abym ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z Wami dzieje. Tu widzimy taki drobiazg życia. Paweł był apostołem. Czy on mógł po prostu tak wysłać Tymoteusza, aby się dowiedzieć, jak się powodzi Filipianom? No, powiedzielibyśmy, oczywiście. Ale nie widzimy, jak on mówi, ja chcę go w Panu Jezusie wysłać. Że on jest uzależniony od tego właśnie Pana. Dużo możemy się z tego nauczyć dla naszego życia. Jak coś kupujemy, czy to kupujemy z Panem? Kilkanaście lat temu brat powiedział, a jak chcę kupić sobie kapelusz, to chcę to w uzależnieniu od Pana czynić. Dzisiaj to chce się powiedzieć, no, nawet jak sobie komórkę jakąś kupisz, albo jakiś smartfon, czy jesteś wtedy też uzależniony od Pana? I mnóstwo innych takich rzeczy moglibyśmy powiedzieć dla naszej drogi osobistej i też drogi wspólnej, ale też dla rodziny. Coś czynić w Panu. On z nami idzie. Jak my gdzieś idziemy i jako tacy, którzy zostaliśmy zapieczętowani z Duchem Świętym, to i Niego wszędzie bierzemy, dokąd my idziemy. Przyjdziemy do wiersza, który wczoraj już rozważaliśmy. Dwa razy czytamy w liście 13 i 14 w Chrystusie i w Panu. Moje więzły w Chrystusie i że bracia, że odwagę albo śmiałość otrzymali, nabrali otuchy w Panu. Bracia ostrzegali Pawła, nie idź do Jerozolimy. Bóg nawet wysłał proroka, który powiedział, ten, w Dziejach Apostolskich można to przeczytać, ten, komu należy ten pasek, on będzie uwiązany w Jerozolimie. Paweł powiedział, to są te więzy Chrystusa w Chrystusie. Już w drugiej połowie listu do Efezjan mówi on, ja niewolnikiem Pana
On swoje cierpienia przyjął od Pana. On urzeczywistnił w radości swoje stanowisko i mógł w tych trudnych warunkach, w których on był, mógł się radować w Panu. Nie jest on też przykładem dla nas? Wszystko, co dotyczy nas, co się zdarza w naszym życiu, to też przechodzi koło naszego Pana. I On jest tym, który decyduje nad naszym życiem. Chciejmy się uczyć jak apostoł, też i w Chrystusie żyć i w cierpieniach. To nie jest takie lekkie, ale jest błogosławione. W 14 wierszu dalej widzimy, że bracia w Panu nabrali otuchy. Pierwszy rozdział 14. Też i w głoszeniu Ewangelii, w każdej służbie, którą możemy czynić, możemy wychodzić z tej wspaniałości, że jesteśmy w Chrystusie. Że ta osoba dała też siłę innym, kiedy apostoł Paweł był związany. Wczoraj to rozważaliśmy. To była jedna osoba, która tego mężczyznę prowadziła od Damaszku aż do celu. I który był tu przykładem dla innych, że inni też nabrali siły i prowadzili dalej, głosili dalej Ewangelię. Taka powinna być też i nasza droga, kiedy czynimy słabą służbę dla naszego Pana. Chciejmy to też czynić w uzależnieniu od Niego. Jeszcze szósty wiersz, czwartego rozdziału. I też czwarty wiersz. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam wam, radujcie się. Radość w Panu. My się nie radujemy w okolicznościach, ale radujemy się w Panu. Też i we wszystkich trudnych warunkach życia. Chcę do tego przeczytać wiersz z Psalma 4. To jest wiersz ósmy w polskim, Psalm 4, wiersz 8. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Te radości tego świata zależą od warunków, i to od dobrych warunków. Kiedy mamy zdrowie, kiedy mamy wszystkiego w dostatku do jedzenia i więcej niż to, to
to jesteśmy radośni, szczęśliwi i Panu wdzięczni. Ale jak myślimy o naszym Panu, to On miał szczególnie radość na swojej drodze, też na ostatnim odcinku, kiedy szedł do krzyża. On mówi w tym błogosławionym, pełnym błogosławieństwie, rozdziale Jan 17 o mojej radości, aby ona w was została, w nas, wierzących. I tak mógł on być samotny, nawet niezrozumiany przez uczni, a szedł tą drogę na Golgotę. A tą radość widzimy też u apostoła. Trzeci rozdział 1. Radujcie się w Panu. I tu czwarty rozdział. Radujcie się w Panu zawsze. Chcę to jeszcze raz powiedzieć. Tu nie pisze radujcie się w okolicznościach, lecz radujcie się w Panu. We wszystkich warunkach życia. To jest to, jak urzeczywistniamy nasze stanowisko w Chrystusie. To idzie tak daleko, jak to wczoraj też słyszeliśmy w czwartym rozdziale wierszu 13. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Tam Paweł jest przykładem dla nas. On się to nauczył. On mógł to sam powiedzieć. Wszystko mogę w tym, w Panu Jezusie, w mocy tego Pana. A pod koniec zobaczmy w trzecim rozdziale, wiersz 14. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Paweł zmierzał do tego celu, on biegał, on oglądał ten cel. Jak myślimy o takim biegaczu, który musi lecieć tylko krótki odcinek, 100-metrowy, to nigdy nie widzimy, że taki by patrzył wstecz. Ale już zaraz przy starcie on patrzy się na cel, na metę. Jego oblicze jest skierowane na tą metę, żeby ją osiągnął jak najszybciej. Tak Paweł biegał do celu. On oglądał Chrystusa w uwielbieniu. O tym opowiadał w tym trzecim zdarzeniu, w dziejach apostolskich 26, gdzie trzeci raz mówi o tym spotkaniu z Panem, że to było światło, które mu się objawiło, które było jaśniejsze niż błysk słońca. To jest ta wspaniała osoba, na którą on patrzył. Życie dla niego było Chrystusem. Ale teraz tęsknił on też dojść do tego celu. A więc patrzył on
do nagrody w górze. I to w Chrystusie Jezusie. Był on powołany do tej nagrody. Więc życie było dla niego Chrystus i w niebie był Chrystus. Jest Chrystus. Czym byłoby niebo bez Chrystusa? Tak był on zajęty tam we wspaniałości, żeby tego Pana od oblicza do oblicza oglądać. Ten start to był dla niego Chrystus i metą, tym celem też Chrystus. I to jest ta nagroda powołania wzgórze w niebie, skryte w tej wspaniałości Pana Jezusa, która jest skryta w tej sławnej osobie. Teraz stoimy przed Bogiem w Chrystusie. A wtedy będziemy oglądać tą wspaniałą osobę. Warto jest wytrwać, patrzeć wzgórz i o tym myśleć w Chrystusie. To jest ten cel naszej podróży. Wysławiam Cię, na ziemię tu stąpiłeś, szukałeś mnie, od śmierci mnie zwolniłeś, więc widzę życie. Wysławiam Cię, zająłeś miejsce w
radości Boga. Widzę Jezu Cię wysławiam Cię, wysławiam Cię. My Ojcze Cię wielbimy i dzięki Ci wznosimy, który miłujesz nas. We wszystkich świętych rzędzie tak pobrzmiać już będzie, tak dziś jak i powieczny czas. Któż serce Twe zrozumie, kto wznieść Twą miłość umie, jeśli nie dzieci Twe? Nie mogą opowiedzieć ni o tym szczęściu wiedzieć, aniołów wielkie mnóstwo te. Aniołów w niebie bez przerwy sławią Cię lecz nie są dziećmi Twymi i nie są kupionymi za cenę Jezusowej krwi. Tyś ludzi z świata wybrał, za dzieci swoich przybrał, choć w grzechu żyli wrzód. Wyrwałeś ich z ciemności ku cudnej swej światłości, dla czczenia Syna Twego cnót. Cześć oddajemy Tobie, że nas Ty wzniesiesz sobie do wspaniałości Twej. Jezusa tam ujrzymy i miłość Twą pojmiemy w radości wiecznej sławiąc Cię. Zanieśmy Bogu dziękczynienie, bo wciąż łaskawym jest dla nas. Radujmy się, gdyż dobroć Jego odwiecznie trwa po wieczny czas. Ustami go i serca
Tyś tylko pełnią błogosławieństwa.
czyż można z czymś porównać Cię? Bogactwem naszym stałeś się, na wieki posiadamy Cię. Wysławiam Cię na ziemię. Więc widzę życie, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Więc widzę miłość, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię, wysławiam Cię. Wysławiam Cię, krew za mnie swą przelałeś na krzyżu, grzechy moje wymazałeś. Mam pojednanie, widzę Jezu Cię, wysławiam Cię. Wysławiam Cię, pokojem obdarzyłeś sprawiedliwości sąd mój zakończyłeś, więc widzę łaskę, widzę Jezu Cię. Wysławiam Cię, zająłeś miejsce.
radości i Boga. Widzę Jezusa wysławiam Cię, wysławiam Cię. A któż może chwalić godnie, wielki Boże, tutaj Cię, o dobroci Twej odwiecznej świadczą dzieła wszystkie Twe. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. A któż zgłębi Twoją miłość i niezmiernej łaski czyn? Uwolniłeś nas od winy, za nas martwą i miły Syn. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. Twoją wierność i cierpliwość, któż tu pojmie, Boże nasz? Choć zapomni matka dziecię, Ty wciąż swych w pamięci masz. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. Kto Twą wielkość zbadać może i dogłębnie poznać Cię? Kto wie, jakim jesteś Boże i kto wniknie w myśli Twe? Tak godzieneś chwały Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. W świątyni Twojej, Panie nasz, Twą miłość wysławiamy. Czyś chwałę doskonałe.
jak wdzięczną woń na krzyżu tam dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń Ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie wyjednał nam zbawienie. O Jezu nasz Baranku cny, za grzechy nasze byłeś Ty od ziemi podwyższony. Poszedłeś za nas śmierć i grób, ofiarę Twoją przyjął Bóg, boś z grobu był wzbudzony. Nic zguby nam nie może nieść. O Jezu, dzięki Ci, cześć. Twój zebrał się szczęśliwy lud, złączony przy Twym stole tu, zaprosząc Twej miłości. Przez kielich ten i chleba znak, Twą Panie śmierć głosimy wszak i łask Twych obfitości. Sumienia nic nie może gnieść. O Jezu, dzięki Ci, cześć. Boże, Ciebie wyznajemy, cześć i chwałę oddajemy. Uwielbiamy wielkość Twą, siedzi Syn Twój wywyższony. On jest Panem wszystkich nas. Panie, Tyś ciągu uwieńczony w chwale Ojca wysławiony, nam zaś dany Święty Duch, On prowadzi do wieczności, do cudownej wspaniałości, gdzie królujesz, Panie nasz. Tobie, Jezu, cześć i chwała po wsze czasy będzie brzmiała, nieprzerwanie z naszych serc, teraz jeszcze tu w słabości, lecz niedługo we wieczności. Godzien jesteś przyjąć cześć. Cierniową koronę włożono na skronie Jezusa naszego Wybawcy. Był bity, męczony, od ludzi zelżony, od Boga swego opuszczony. To jest moja
Dzień pełny strachu.
dzień nie doli łez. Ty, Panie Jezu, w trudy z Bożej ręki cierpiałeś w ciele i w swej duszy też. Ciebie czeka Kościół Twój i chce już być w niebie. Zniknie jarzmo wszelki snój, tam uwielbi Ciebie. Obcy i samotny jest przez świat odrzucony. Tak, o Jezu, ale Twój z Tobą połączony. Jesteśmy znowu wokół Ciebie.